bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie zaczyna nudzić cię dziewczyna, a to jest znak, że już jest źle. Koncert wyjątkowy, bo właśnie pierwszy z widownią po bardzo, bardzo długim czasie. Koncert dla nas bardzo ważny, ponieważ znowu na scenie pojawiły się najpiękniejsze głosy Moksiru, ponieważ wystąpili nie tylko nasi pracownicy, ale też osoby, które chodzą do naszych sekcji artystycznych, no i angażują się właśnie w takie przedsięwzięcia kulturalne. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwie drgnie, dlaczego lata 20? To był pomysł w sumie koleżanek z działu animacji i edukacji kulturalnej. Bardzo szybko podchwycony przez instruktorów. A że znowu ja mam takie bardzo miłe wspomnienia z okresu studiów na temat lat 20 i tak jakby działalności teatralnej tamtego okresu, tak od razu się pojawił pomysł, żeby sięgnąć po listy Kazimierza Junoszy Stępowskiego. Moje małe, jedyne, gdzie ty? Czemu ty tak daleko? Jest mi tak smutno, tak źle bez ciebie. Myślisz pewnie, że ty tylko potrafisz za mną tęsknić, a ja za tobą nie, tak? No to myśl sobie i bądź kontenta. Piosenki głównie jednak o miłości. No tak, jak robić spektakl, to tylko o miłości. Miłość ci wszystko wybaczy. Smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Głównie o miłości, ale i tej pięknej, i tej tragicznej. Ale to chyba najważniejszy temat w naszym życiu. Jesienne róże szepczą cicho o rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. Niełatwe zadanie, bo do repertuaru włączyliście utwory bardzo znane, myślę, publiczności, i tej starszej, i tej nieco młodszej, to klasyki są. Utwory, które często wykonywali artyści już dziś, powiedziałabym, legendarni, jak choćby Ordonówna. Ada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot, aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk, maskarada. Te skapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Niełatwe zadanie, ale wszyscy wokaliści no, są profesjonalistami tak na dobrą sprawę. Współpracują z nami już od lat, to mówię o osobach, które są u nas w sekcjach. Uczą się pod okiem naprawdę świetnych zawodowców, więc o tą sferę wykonawczą absolutnie się nie baliśmy. Aranżacje moksirowskie? Aranżacje moksirowskie, pomagał nam w nich pan Marcin Kurcz i to było naprawdę fantastyczne, że mogliśmy mieć instrument na scenie. Na ulicy rozbrat w nędznej suterynie, w małej izbie dusznej, ciasnej jak klatka, gdzie każdy dzień po dniu monotonią płynie. Żyła ruda Mańka, królowa półświatka. Wszyscy ją kochali, nosili na rękach. Co dzień to z kim innym chodziła na tańce. Mańka była młoda, Mańka była piękna. Ale to nie będzie piosenka o Mańce. Ta żywa muzyka zupełnie inaczej chyba jednak też dociera do odbiorców, co było widać po reakcjach widowni. Żywa muzyka jest bardzo ważna. Zazwyczaj w takich koncertach, które już do tej pory robiliśmy, brał udział Big Band. Tym razem postawiliśmy troszkę na mniejszą formę, ale myślę, że pięknie się to wszystko dopełniało, czyli nasze podkłady, też wspaniale nagrane, plus właśnie muzyka na żywo. Seks appeal to nasza broń kobieca. Seks appeal to coś, co was podnieca. Dzień, styl, szar, szyk, tym was zdobywamy w mig. Jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak, wzdychacie godzinami. Ej, o, a, u. I męczycie się aż strach.
były piosenki sentymentalne, ale był też seksapil, który raczej wywołuje zawsze uśmiech na twarzy. Tak, ale myślę, że równie brawurowo zaśpiewany jak wszystkie inne. Myślę, że to był taki nie do końca koncert piosenek. To był koncert, który niósł za sobą bardzo duży ładunek aktorski. Ta mała piła dziś jest stawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się przekona. Rozkoszny szmerek w pijanej główce ma, więc jak cukierek, usteczka słodkie wszystkim da. Ta mała piła dziś jest stawiona. Jest taka senna, groza nielona. Czy ją rozpalił żar, kto jej star puder zlic? Ta mała piła dziś i nie wie nic. Pierwszy występ za wami, ale czy ci, którzy nie mogli być na tym właśnie premierowym koncercie, będą mieli szansę jeszcze ten spektakl zobaczyć? Bardzo byśmy chcieli jeszcze raz się pokazać. Zastanawiamy się, czy nie zagrać tego w plenerze, ale na pewno będzie jeszcze okazja. W małym kinie nikt już dzisiaj nie gra na pianinie. Nie ma już seansów w małym kinie. W małym niemym kinie Petit Trianon. W małym niemym kinie.